czarny dywan rozłożony na fragmencie przebudowywanej klasztornej to znak, że remont tej ulicy wkracza w decydującą fazę. Drogowcy wzięli się za to, co przesądza o komforcie poruszania się po odnowionej ulicy. Asfaltowanie rozpoczęło się od strony ronda przy moście Wandy i sukcesywnie posuwa się w stronę ulicy Żaglowej. Na pierwszy ogień poszła wschodnia część klasztornej, a roboty prowadzone są nocą. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie ruchu komunikacji miejskiej. Drogowcy ułożą wszystkie warstwy asfaltu poza ostatnią ścieralną, która zostanie położona w ostatniej fazie przebudowy całej ulicy. Przebudowa klasztornej to nie tylko budowa chodników i wymiana asfaltu, ale i całej infrastruktury, która jest zakopana pod ziemią. To już za budowlańcami. Nowa klasztorna będzie kosztowała około 25 milionów złotych. Jest współfinansowana przez Wodociągi Miasta Krakowa oraz Fundusz Inwestycji Lokalnych. Koniec prac jest przewidywany na kwiecień 2022 roku. Jednak ZIM i wykonawca starają się, żeby klasztorna była gotowa jeszcze w tym roku.